Dzień dobry wszystkim. Cześć. Sprawdzam, czy działa? Działa, działa. Dobrze. Portale przede wszystkim zaczynają, tak? Niech będzie, że portale, chociaż ja osobiście nie przepadam za tym określeniem, bo zarówno wam pewnie, jak i mnie to raczej się kojarzy z takim miejscem, w które się wchodzi, wyskakuje dużo dużych i agresywnych reklam. To jest takie coś, co mamy wyobrażenie, jeżeli chodzi o to słowo. Drugie wyobrażenie, przynajmniej jeżeli się powiedzmy popularno-naukowe, które jest takie, jeżeli chodzi o naszą grupę, czyli grupę One Ringe Axel Springer, to jest takie, że to są Niemcy. Otóż, dla porządku, grupa Ringier Axel Springer Media AG jest grupą szwajcarską, która operuje w krajach Europy Środkowej. Tak? Czyli to jest Polska, Słowacja, Węgry, Serbia, no i jeszcze parę rzeczy w niedalekiej przyszłości. W samej Polsce, tak, to jest, czyli grupa One Ringe Axel Springer Polska, to print, czyli wydajemy gazety, Fakt na przykład, wydajemy serwisy internetowe, Onet na przykład, robimy też rzeczy na telefony komórkowe, aplikacje, mobile web, plus urządzenia non-PC, takie jak telewizory, czyli usługi związane z VOD. I oczywiście tych produktów mamy szereg. To nie jest tylko portal, aczkolwiek on jest jedną z ważniejszych części składowych tego wszystkiego. Natomiast mamy serwisy randkowe, serwisy komersowe, VOD, czy usługi wideo. Co jeszcze mam ciekawego? A i jak dojadę ostatnio? W ogóle kto jest użytkownikiem jak dojadę, chciałem zapytać. Bardzo się cieszę. Obietnica, którą składam publicznie z mojej strony, jest taka, że bardzo dołożymy wszelkich starań, żeby tego nie zepsuć. Czy zostanie darmowe? Nie, nie, absolutnie. Znaczy wersja na Androidzie? Na Androidzie? Nie, nie, nie. Akurat na iOSie, słuchajcie, jest wersja płatna i darmowa. I pracujemy nad tym, żeby była ta lepsza. Tylko. Czyli darmowa, żeby była jasność. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem małym robaczkiem w tej całej machinie korporacyjnej. Moja odpowiedzialność to jest strategia związana z mobilem, czy też transformacją mobilową, przejściem z takiego myślenia desktop thinking do mobile first, albo przede wszystkim mobile native, które dotyka wielu miejsc bezpośrednio w firmie, bo to jest nie tylko kwestia produktu, ale i kwestia marketingu, kwestia developmentu, kwestia procesów, samej strategii i tak dalej, oraz to oznacza też, że wydaje dużo pieniędzy i zajmuje się też również w tym segmencie akwizycjami, więc absolutnie, jeżeli coś ciekawego macie do sprzedania, to jestem osobą, z którą można o tym porozmawiać. Zajmuję się również w firmie eksperymentowaniem, co zazwyczaj oznacza wkurzanie ludzi. Zajmuję się też patrzeniem w przyszłość naszą i technologiczną, czyli jak wychodzą takie rzeczy jak VR, o którym za chwilę też słowo powiem, albo jak wideo 360, jak nie wiem, nowe rzeczy związane z aplikacjami mobilnymi, czy generalnie z mobile webem, to staram się to dostrzegać i próbujemy sobie z tym eksperymentować. Takie jak na przykład, nie wiem, boty wychodzą, czy cokolwiek innego, tak, Facebook Instant Articles, akurat boty są tutaj specyficznie nieudanym przykładem. Dobrze, jeżeli chodzi o internet w Polsce, to wszyscy sobie wiemy, że on osiągnął pewien poziom saturacji i całkiem nieźle mu idzie. Natomiast to, co jest ważne, że według danych Gemiusa zbliżamy się do takiego punktu, w którym równoważyć się będzie liczba tych desktopowych użytkowników razem z mobilowymi użytkownikami i później to jakby będzie taki breakpoint, później to będzie znów na korzyść urządzeń przenośnych, smartfonów czy urządzeń non-PC, a coraz mniej będzie na desktopie i to jest przed nami. Oczywiście, jeżeli chodzi o taki top 5 w Polsce, jeżeli chodzi o grupy, to sytuacja przedstawia się następująco. Tak, prawda? Bardzo długo szukałem, jakiego emoji użyć przy Grupa Wirtualna Polska i pozostałem przy tym. A wierzcie mi, zaczynałem z zupełnie innego etapu, podobnie jak przy grupie Onet. Jeżeli chodzi o tak zwany mobile web, również mierzony Gemiusem, to aktualnie sytuacja wygląda tak, że w tej czołówce sobie tam, mimo tego, że obie nasze grupy konkurują o prawie tych samych klientów, mają zupełnie inne strategie na rynku i w zupełnie innym kierunku się poruszają, zupełnie inaczej realizują i to jest taka, nazwałbym, zdrowa konkurencja, chociaż
zazwyczaj w percepcji na rynku jest tak, że my bardzo blisko ze sobą konkurujemy, natomiast finał finałów jest tak, że nasze strategie zarówno jednej, jak i drugiej spółki są kompletnie różne. A zaraz ktoś zapytał o aplikację. Dobra, mobile web, aplikacje. Akurat Polska jest o tyle specyficznym rynkiem w porównaniu do Serbii, o której na przykład dzisiaj z Arturem sobie rozmawiałem, że w Polsce mobile web jest bardzo silny w konsumpcji i w zasadzie to się nie zmienia poza aplikacjami narzędziowymi, które znów stanowią gro rynku samych aplikacji. Co jest zupełną odwrotnością na przykład takiego rynku serbskiego, gdzie akurat podmiot, który my mamy w Serbii, jest numerem jeden zarówno w princie, w desktopie, jak i w aplikacji. Natomiast rynek tak zwanego mobile webu praktycznie w Serbii nie istnieje. I takich rynków jest bardzo dużo. Tak? Natomiast polski rynek, co ciekawe, jest zupełnie inny pod tym względem. W niedługim czasie zostaną opublikowane już tam oficjalne dane z Gemiusa, również monitorujące rynek aplikacji i zobaczycie sobie, że w zasadzie top 30 to są głównie te kategorie, przy czym najwięcej z tych aplikacji na polskim rynku to są tak naprawdę narzędzia. Pań to na pewno nie zdziwi, panów być może, więc podam ten fakt. W top 20 najczęściej używanych polskich aplikacji jest kalendarz miesiączka na przykład na Androidzie. Jest wielokrotnie częściej używaną aplikacją niż prawie wszystkie aplikacje wydawców mediowych w Polsce. Jest to jakaś konsekwencja, z którą trzeba sobie potrafić żyć na rynku. Przynajmniej jeżeli chodzi o rynek aplikacji. Jeżeli chodzi o rynek mobile webu, znów inaczej to wygląda, aczkolwiek ten trend, w którym mobile web i technologie związane z mobile webem zbliżają się w tempie ekspresowym do experience'u, czyli do doświadczenia, które jest serwowane przez aplikację, to tempo jest bardzo szybkie, nie jest idealne, natomiast na polskim rynku to dość niedługo już nastąpi. Tak? Bardzo silnie inwestuje w to między innymi Google i jest to trend, któremu warto się przyglądać. Tak? A teraz jeżeli chodzi o nas, nasze portfolio aplikacji w sensie samej grupy w Polsce, to jest kilkanaście aplikacji, którą główną aplikacją jest Oned, ale posiadamy czy aplikację VOD, czy aplikację Sympathy, czy jakiekolwiek inne. Jest to jakieś pełne portfolio. To, co jest ciekawe, na czym dzisiaj chciałem się skupić i pokazać Wam na przykładzie, to jest to, że w ostatnim roku my to portfolio, w zasadzie jeżeli chodzi o całe nasze portfolio, potrafiliśmy zbudować wzrost 2x. Co zazwyczaj, jak się patrzy na duże firmy i rozwój w dużych firmach, to taki planowany wzrost to jest raczej takie 2%, prawda? Jeśli się budżetuje cokolwiek, czy ma się KPI, to jest zazwyczaj urośnimy 2%, urośnimy 3%, 5% i tak dalej, ale rzadko ktoś mówi 2x, nie? No i oczywiście nasza nowa, ja lubię mówić, to jest nie tyle nabytek, ile inwestycja, to jest jak dojadę, tak? Okej. I pytanie jest takie, jak? W sensie, jak my do tego podchodzimy? I tutaj drobna uwaga. Ponieważ my jesteśmy strasznie dużą organizacją, ja jestem tylko i wyłącznie małym, że tak powiem, trybikiem w tej organizacji, miałem trudność z wyborem tego, tak naprawdę, o czym Wam powiedzieć. Wybrałem sobie mobile jako ten element, czyli jak my podchodzimy do mobile'u. Ponieważ w firmie mamy, moim zdaniem, najbardziej utalentowany na przykład zespół rozwoju wideo. Być może kiedyś będzie okazja się z nimi spotkać i sobie porozmawiać. Mamy bardzo utalentowany zespół socialowy na przykład, tak? Mamy swoich product ownerów, mamy business ownerów, którzy rozwijają poszczególne brandy od Onetu przez Business Insidera i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakiś tam wycinek. Nie jest to, co zaraz chwilę pokażę, nie jest też jakąś prawdą objawioną i eksperymentowanie, my ciągle eksperymentujemy. Tak? I uważam, że jedną z najlepszych cech, jaką dzisiaj mamy jako zespół po pewnej reorganizacji, to jest to, w jaki sposób podchodzimy do eksperymentowania. Czego nie robimy, chciałem od razu powiedzieć. Od razu się wszystkie trzy pokazały, bo to z PDF-a. Pierwsze, no, robimy sobie jak najmniej selfie, tak naprawdę. To drugie emoji, szukałem emoji tak naprawdę VR-u. Ale znalazłem tylko to i wydaje mi się, że na obecną chwilę najbardziej oddaję kwestię wyobrażenia, przynajmniej moje wyobrażenie o VR-ze oraz staram się jak najmniej chodzić na konferencje. Dużo chodzimy na szkolenia, ale mało na konferencje, tak? Więc to, co jest super ważne z perspektywy dużej organizacji, takiej jak nasza, to jest umiejętność skupienia się na niewielu rzeczach i to jest super trudne oraz przede wszystkim zdecydowania, czego się nie robi.
bardzo często, jak się podejmuje decyzję, to się decyzję podejmuje, róbmy to i później jeszcze róbmy tamto i róbmy tamto i róbmy tamto i jeszcze tamto i tak dalej, i tak dalej. Natomiast super trudne są decyzje, czego nie robić. I tak naprawdę, jak sobie wylistujecie, które rzeczy nie robić, to ani nie jest to łatwe ćwiczenie, natomiast jest bardzo... pozwala się skupić na tym, co jest naprawdę ważne. Nie? Natomiast co robiliśmy? Przede wszystkim dużo zatrudnialiśmy i nadal zatrudniamy. Podkreślam, jeżeli ktokolwiek szuka pracy, to śmiało. Po pierwsze, ten team, który zatrudniliśmy w zespołach produktowych, marketingowych i tak zwanych user acquisition, to są ludzie, angielskie ładne słowo jest diverse, to są ludzie, którzy mają kompletnie różne poglądy, kompletnie różne pomysły, kompletnie inne spojrzenie na ten sam temat. I to czyni na przykład nasze zespoły produktowe bardzo kreatywnymi zespołami. I uważam, że jednym z naszych atutów jest to, że nasze zespoły są bardzo różne osobowościowo, co nie jest łatwe z punktu widzenia zarządzania tymi zespołami. Natomiast z punktu widzenia tego, co te zespoły później wypychają na rynek, jest bardzo takie nobilitujące, jak się widzi te efekty pracy. Wymagało to również po naszej stronie jakiejś reorganizacji, bo wiecie, duża organizacja, skłonność, w ogóle każda organizacja ma różne skłonności od zarządzania takiego waterfallowego pod tytułem przychodzi szef i mówi, że powinno być, nie? Ja na przykład tak często mam. Muszę próbować tego nie mieć i pracuję nad tym intensywnie. Tak? Z drugiej strony jest agile, z drugiej strony są technologie, z drugiej strony są różni stakeholderzy, w szczególności kiedy te firmy są duże i trzeba potrafić sobie tym zarządzać. W naszym wypadku to wymagało również organizacji czy reorganizacji wokół zespołów. Wymagało to edukacji i to jest mój konik, do czego bardzo serdecznie wszystkie firmy zachęcam. Przede wszystkim wydawania pieniędzy na edukację ludzi. Myśmy wydali horrendalne pieniądze na edukację ludzi w zeszłym roku. Zaprosiliśmy najlepsze firmy z Europy i ze Stanów Zjednoczonych, które zajmują się szkoleniem mobile'a, po to, żeby przeszkoliły zespoły produktowe, SEO, zespoły deweloperskie, zespoły marketingowe, zespoły analityczne, business intelligence, tak? I to były firmy, które na co dzień, na przykład nasi deweloperzy byli szkoleni przez firmę Big Nerd Ranch, która prowadzi szkolenia, na przykład, czy pracuje z deweloperami Amazon, tak? Czy z deweloperami Google, czy z deweloperami Facebooka. Oni przyjeżdżali tutaj do Polski i mieliśmy z nimi całe serię szkoleń i tak dalej, i tak dalej. To nie są rzeczy, które są tanie, to nie są decyzje, które są popularne, natomiast to są rzeczy, które absolutnie, których efekty widać, jeżeli szkolenie się kończy w piątek, to efekty widać w poniedziałek. Zazwyczaj jest taki strach pod tytułem, a co się stanie, jeżeli ci ludzie, na których wydaliśmy te pieniądze, w tą edukację, oni odejdą z firmy, tak? No to znaczy, że firma tak naprawdę nie zdała egzaminu w spełnieniu oczekiwań tych osób jako pracowników, jako osób tworzących produkty. I my też te błędy popełniamy, natomiast edukacja po prostu jest super, super istotną rzeczą, bez której się nie da takiej transformacji i na pewno w naszej grupie by się nie udało jej zrobić. I czwarta rzecz to jest tak naprawdę ta, o której chciałem chwilę powiedzieć, to jest tak zwany growth stack, którego my używamy po to, żeby skupić się na rozwoju naszych produktów przy wszystkich wyzwaniach, problemach, błędach i dobrych decyzjach, jakie potrafimy podejmować. Co to tak naprawdę jest, że kiedy mamy jakiś produkt i postanawiamy przy nim eksperymentować, tak naprawdę zazwyczaj cele, czy najpopularniejsze cele są dwa. Pierwsze to jest wzrost przychodów. Nie? Tak, czyli zazwyczaj to jest cel finansowy, a drugi cel to jest jakiś cel, który jest związany z, przede wszystkim z produktem. Czasami to jest zwiększenie daily active users, czasami to jest zwiększenie retencji użytkowników, czasami to jest praca nad lifetime value, prawda? Czasami to jest praca nad jakimiś konwersjami i tak dalej, ale są jakieś merytoryczne KPI. No i czasami się zdarza tak, że te nasze założenia, jak sobie eksperymentujemy, wychodzą. Natomiast zazwyczaj jest tak, że po prostu kompletnie to się nie udaje. Natomiast dobra organizacja i to, nad czym my się staramy pracować, nie twierdzę, że jesteśmy w tym mistrzami świata, bo na pewno nie jesteśmy, ale bardzo intensywnie nad tym pracujemy, żeby motywować ludzi do jak największego eksperymentowania. Przede wszystkim to wymaga po stronie menadżerów, szefów zespołów, product ownerów, czy dyrektorów w firmie, tego, żeby zrozumieć, że jeżeli pracownicy się mylą, to mylą się w ramach
danych eksperymentów i mają prawo do tego, żeby się mylić często. Ale jak się nie pomylą i trafią na coś, to dostają takie wsparcie, jakiego powinni dostać, żeby to się udało jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej, czyli 2x, 3x, 4x i tak dalej, i tak dalej. I my sobie dzielimy ten growth stack na tak naprawdę technologię, analitykę, akwizycję, monetyzację, budowanie zaangażowania i poszczególne kanały, w których działamy. To nie jest jakaś złoty podział na kategorie, złota zasada. To jest po prostu jakaś identyfikacja branżowa, którą my się posługujemy. Ona nie będzie pasowała do każdego produktu, do każdej firmy, natomiast u nas z racji skali, ilości biznesów, ilości krajów, w których działamy, to praktycznie każdy z tych elementów, w których poruszę, my coś tam sobie robimy, dłubiemy i tak dalej, i tak dalej. W przypadku technologii, ja nie będę tego opisywał od strony deweloperskiej, tego czy piszemy w Swiftie, czy używamy React Native, czy czegokolwiek innego, po prostu eksperymentujemy z różnymi technologiami, natomiast po stronie technologicznej myślę, że to, co jest ważne i to, co możecie też wynieść z tego, co prezentuję, to jest to, że robimy bardzo dużo AB testów, zarówno po stronie mobile webu, no w desktopie to jest oczywiste, tak? Ale w mobile'u nie do końca, ale zarówno po stronie mobile webu, jak i po stronie aplikacji i pod tym względem staramy się jak najwięcej eksperymentować. Nie jesteśmy w tym na dzień dzisiejszy moim zdaniem bardzo dobrzy, ale chcemy być, dużo próbujemy. Dla nas kluczowy jest deep linking, to od razu wyjaśniam pojęcie, to jest linkowanie pomiędzy na przykład mobile webem a aplikacjami a mobile webem, czy generalnie rzecz biorąc treściami w mobilu, szczególnie tymi, które pochodzą z wyszukiwarki. To jest automatyzacja marketingu, jako przykład podałem narzędzie Localytics, od razu pierwsza zasadnicza uwaga, jest to narzędzie, które jest horrendalnie drogie, są również darmowe zamienniki, czy dużo tańsze zamienniki, akurat to narzędzie jest bardzo dobre, jest standardem na rynku, natomiast cena tego narzędzia zblokuje 90% firm na rynku polskim. Są tak zwane Attribution SDK, które pozwalają tworzyć kampanie, wgrywa się do aplikacji takie SDK i tak naprawdę możemy sobie budować kampanie pozyskujące użytkowników w wielu kanałach, bardzo często. Ja strasznie żałuję, że w Polsce jest niewiele firm, które się tym zajmują. W ogóle AdTech w Polsce jest w porównaniu do na przykład Anglii czy Wielkiej Brytanii jest super, przynajmniej ta scena startupowa jest super słaba. Taki Liftoff jest dobrym przykładem, amerykańska firma, która niedawno wyszła do Europy, która super działa, natomiast problemem tej firmy, to jest problem naszego rynku, jest to, że żeby wejść i przynajmniej przetestować akwizycję użytkowników, to próg bólu wynosi 20 000 dolarów. I nie da się wystartować kampanii bez 20 000 dolarów, z czego uwaga, około 5 do 10 tysięcy od razu jest wliczone na stratę. To jest po prostu 5-10 000 dolarów jest na eksperymentowanie, a 10 jest później na optymalizację. I każde ponadto sobie tam lata i tak dalej, i tak dalej. Inaczej się nie da po prostu wejść. Taki mają model współpracy i on się sprawdza w wielu krajach bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście monetyzacja, można monetyzować te produkty w bardzo różny sposób. Ja podałem DFP, czyli Double Click for Publishers jako jeden z przykładów. Analityka, Firebase, częściowo darmowy, narzędzie od Google'a. Muszę wam powiedzieć, że to jeżeli chodzi o mobile web i aplikacje, jest narzędziem, bez którego ja osobiście sobie nie wyobrażam, że ktoś może pracować nad produktami. Jestem wielkim zwolennikiem tego narzędzia. Dość powiedzieć, że Google przesunął większość teamu Google Analytics do właśnie tego narzędzia, które jest w stanie mierzyć. To jest po pierwsze Google Analytics na sterydach, który jest przystosowany do zachowań oraz mierzenia KPI-ów biznesowych. No w desktopie również, w mobile webie i w aplikacjach. No i Fabric to jest jakaś oczywistość w tej chwili na rynku. Zajmujemy się oczywiście też analizą, analityką. Badamy atrybucje, badamy eventy, czy jeżeli wprowadzamy aplikację Onet News z funkcją czytania, czy z funkcją nasłuchu, to czy ktoś z tego korzysta, dlaczego, w jakich momentach i tak dalej, tak? Mierzymy sobie kampanie nie tylko naszych klientów, co jest oczywiste, ale przede wszystkim kampanie nasze autopromocyjne, kampanie, które robimy crossowe pomiędzy naszymi produktami, wszędzie mierzymy konwersje, zajmujemy się bardzo dużo
mierzeniem performance'u, dlatego że w szczególności w produktach konsumowanych na urządzeniach przenośnych mierzenie performance'u jest kluczowe, czyli jak najmniej rzeczy związanych, to o tym za chwilę powiem też w akwizycji, jak najmniej tak zwanego spray and pray. To jest strasznie popularnym sposobem budowania kampanii marketingowych i bardzo wielu niekompetentnych chief marketing officerów jest na rynku, którzy niestety w ten sposób planują swoje kampanie dla swoich produktów, nie wiedząc, że można to naprawdę do szpiku kości zmierzyć i potrafić optymalizować. Tak? Bardzo dużo segmentujemy sobie użytkowników. Użytkownicy aplikacji Onetu, którzy czytają sport, którzy czytają styl życia, którzy czytają pierwszą zakładkę, którzy konsumują wideo, którzy robią jedno i drugie, którzy czytają pusze wieczorem, którzy czytają pusze rano i tak dalej. Ciekawostka. Ten sam push wysłany do dwóch grup docelowych, kobiet i mężczyzn, w godzinach wieczornych ma zupełnie inne open rate'y. Przykład. Godzina 19 do godziny 21, jeżeli wyślemy pusha tego samego do kobiet i mężczyzn, w jednej z tych dwóch grup docelowych będzie większy odbiór, w drugiej mniejszy. Odpowiedź która? Wśród mężczyzn między 19 a 21. Absolutnie. Dużo większa konwersja na notyfikację pushową niż wśród kobiet. Niby oczywistość, ok? Pytanie jest takie, kto tak naprawdę to robi? W sensie, kto segmentuje w tym czasie swoją komunikację? Mało kto, tak? Znów, ta sama notyfikacja push wyszła na między 21 a 23, będzie miała dużo większą konwersję wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Znów, niby oczywiste, jak się o tym mówi, kto to mierzy, tak? Problem, jaki dzisiaj mamy, to jest taki, że jak tworzymy swoje kampanie marketingowe, swoje produkty, to zastanawiamy się, często planujemy na miesiące do przodu, czyli w tym tygodniu robimy takie i takie działania, prawda? Tu puszczamy Face'a przez 5 dni, tu publikujemy artykuł, tu robimy coś PR-owego, tu influencerzy, tu coś tam i tak dalej, i tak dalej. Mało kto zadaje sobie pytanie, co się dzieje w ciągu 24 godzin. Cała walka odbywa się o 24 godziny. Nie o najbliższe miesiące, tylko o 24 godziny. Ktoś wstaje rano i pierwszy ruch, jaki wykonuje, to jest sięgnięcie po telefon. I w każdej grupie docelowej ta częstotliwość patrzenia na ekran jest mniejsza lub większa, ale ona jest. Jest godzina 22 czy 23, znów w zależności od grupy docelowej. Ostatnią rzeczą, jaką ktoś robi przed zaśnięciem, jest odłożenie telefonu. I od tej godziny 6 rano do tej godziny 23 umiejętność zrozumienia, jaka jest ilość i kiedy dokonywać interakcji z użytkownikiem, jest kluczowa. Przykład. 50% sesji z telefonem jest na zablokowanym telefonie. I to wygląda mniej więcej tak. Wziąłem swój telefon na tam. W każdym razie to wygląda tak, że... Jak to się blokuje? To jest Android, dobra. Że 50% sesji jest na takim telefonie w ciągu dnia. Czyli jeżeli tak zwani heavy userzy, jak sobie tam mamy różne badania też na ten temat, tak, ale powiedzmy, że heavy user ma około 5000 takich sesji dziennie. To jest tak zwany heavy user. Taki średnia wynosi około 3 do 3500 sesji dziennie, czyli takich. Tylko 3500 dziennie. 50% z tych sesji, dzięki. 50% z tych sesji odbywa się na zablokowanym telefonie. No to jeżeli, jak dotrzeć do tej osoby na zablokowanym telefonie? To są takie pytania, na które trzeba potrafić sobie odpowiedzieć, trzeba je zmierzyć, trzeba zrozumieć i tak dalej. Tak? Oczywiście my trakujemy sobie sentyment, badamy na przykład opinie o nas przy naszych aplikacjach w App Store i w Google Play'u. Tak? Ja jak sobie zczytuję raport wygenerowany tych opinii naszych użytkowników, zaczynam od tych jednogwiazdkowych. Jak na przykład dostaję Newsweeka, to ja już wiem, co tam będzie, po prostu z zamkniętymi oczami mógłbym cytować, prawda, wy tam, Tomasz, ty i coś tam jeszcze i tak dalej, tak? Ale te, które dotyczą produktów, jak najbardziej mnie interesują, wiemy, co zrobić, możemy odpowiadać tym użytkownikom w przypadku Androida, staramy się to robić, ale przede wszystkim to mierzymy. Jeżeli byśmy tego nie mierzyli, nie rozumiemy, co się dzieje z naszym produktem i bardzo wiele osób tego nie mierzy, nie robi, albo wydaje się, że robi na czuja. Robienie na czuja, trzeba mieć dobrego czuja, ja akurat wolę wierzyć w dane. Tak? Oprócz tego robimy dużo testów na użytkownikach. Większość firm robi testy tak zwane korytarzowe, czyli wypuszczamy nową aplikację, macie tam 30 osób w firmie i potestujcie, nie? Czy działa.
Nie? Natomiast problem jest taki, że nie testując tego w warunkach bojowych, czyli w swoich grupach docelowych, za każdym razem jest problem, że aplikacja, produkt, który jest wypuszczony na rynek, sami dobrze wiecie, po prostu nie spełnia oczekiwań swojej grupy docelowej. To jest jeden z najczęstszych problemów. Tak? Mierzymy sobie rzeczy związane z AB testami, screeny, jakieś konwersje, fanele, próbujemy to robić, czasami nam wychodzi, czasami nie wychodzi. Jak się zastanawiamy, co to znaczy subskrypcja w Sympatii, na przykład w aplikacji Sympatii, subskrypcja Sympatia Plus, jak to zmierzyć, jak przeprowadzić całą ścieżkę i tak dalej, jakich narzędzi do tego użyć. To jest fantastyczne, że teraz na rynku jest więcej narzędzi niż osób, które potrafi je obsługiwać. I te narzędzia są tanie, są drogie, ale po prostu jest ich mnóstwo i żadną wymówką nie jest, że nie ma tych narzędzi. Najgorsze jest to, że jeżeli się nie używa tych narzędzi, najczęściej odpowiedzią jest, nie potrafimy tego robić albo nie wiedzieliśmy, że da się to robić. Czyli wracamy do kwestii edukacji, bo bardzo często chcielibyśmy robić dużo rzeczy, ale nie wiemy jak, okej? Okay? Dobrze. Robimy akwizycję, no my akurat staramy się robić akwizycję we wszystkich kanałach. Od PR-u przez ASO, jakiś influencer marketing, czy to jest w programie Oned Rano, czy w jakimkolwiek innym miejscu, ale taki tip w przypadku aplikacji, słuchajcie, w Polsce, nie tylko w Polsce, ale 60% ściągnięć aplikacji odbywa się, przynajmniej na Androidzie, odbywa się przez searcha w Google Playu. Nie? No to jeżeli nie jest się na te frazy, na które generycznie wyszukuje w Google Playu swoje aplikacje, a próbuje się pozyskać swojego klienta do na przykład aplikacji, no to słabo, tak? Robimy rzeczy związane z budowaniem zaangażowania. Dzisiaj o tym będzie, więc ja pewnie nie chciałbym wchodzić w jakieś szczegóły. Próbujemy monetyzować. Jedna uwaga, nie próbujemy monetyzować tylko przez agresywne banery. Tu od razu mogę wam powiedzieć, że czy to nie jest żadna Ameryka, brak transformacji formatów reklamowych z desktopu do mobila, czyli wyświetlanie tego samego rodzaju formatów, które były popularne, czy są popularne w desktopie i próbowanie przetestowania tego w mobilu kompletnie nie działa. To jest jeden z większych błędów, jakie wydawcy historycznie w ostatnich latach popełniali. Natomiast takie formaty jak InStream, Native InFeed konwertują w aplikacjach czy w mobile webie kilkukrotnie lepiej niż tamte formaty reklamowe i są dużo atrakcyjniejsze na przykład dla reklamodawców, tak? Jeżeli chodzi o pricing, to nie będzie dużą tajemnicą, że bardzo wiele formatów reklamowych czy w ogóle budżetów dzisiaj reklamowych jest realizowana programatycznie, tak? I to jest jedno z jednej strony z wyzwań, z drugiej strony to jest potencjał. Ciekawostka jest taka, że to wejście tego programatyka na taką skalę do biznesu reklamowego tak naprawdę oznacza, że gro z ludzi, którzy pracują w działach sprzedaży, reklamy, trafiku i tego typu rzeczy, po prostu jest absolutnie zastępowalna i w najbliższych latach po prostu nikt nie będzie, nie będą mieli pracy, ponieważ są niepotrzebni. Jeżeli chodzi o kanały, w naszym przypadku my praktycznie wykorzystujemy wszystkie kanały. Chyba najmniej wykorzystujemy printu, mimo tego, że mamy tam jakiś potencjał, możemy sobie robić autopromo i tak dalej, ale on po prostu nie konwertuje na produkty mobilne. Nie robimy, nie wiem, tam QR kodów i tego typu rzeczy, ale robimy bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo performance'u. To jest po prostu jedna z najważniejszych rzeczy. Robimy dużo retargetingu, bo jednym z największych wyzwań dla wydawców jest to, że ktoś przyszedł na stronę, czy to jest mobile web, czy to jest wyświetlił aplikację, czy uruchomił stronę desktopową, wyszedł i oczywiście my chcielibyśmy, żeby wracał do naszego produktu. No każdy by chciał, żeby był reużywalny ten produkt, tak? Więc jak robić ten retargeting będąc wydawcą, tak? Czy będąc, mając ofertę VOD, czy będąc użytkownikiem Sympatii, tak? Który to jest moment, w którym należy zrozumieć, będąc użytkownikiem Sympatii, żeby nie wysyłać notyfikacji o tym, że jest kolejna osoba, która może być tobą zainteresowana po tym, jak, nie wiem, 2 czy 3 miesiące było się nieaktywnym w ramach tej aplikacji, prawda? No bo generalnie można stworzyć kwas jakiś, tak? I to też trzeba rozumieć, tak? Ten retargeting trzeba umieć robić. No i w naszym przypadku jest jeszcze to ważne, że my robimy dużo rzeczy multi pomiędzy krajami w rejonie CEE, bo po prostu staramy się optymalizować i dzielić doświadczeniami w ramach tych krajów. Tak jak mówię, perspektywa na przykład tego, w jaki sposób zarabiają na aplikacjach wydawniczych Serbowie, a jak bardzo my jesteśmy biznesowo za takim krajem, jeżeli chodzi o umiejętność monetyzowania aplikacji, jest naprawdę bardzo taką pouczającą i
To jest bardzo pouczające patrzeć, jak ktoś to robi lepiej, mimo tego, że ma, nie wiem, 5 czy 10 razy mniej zasobów, a rynek jest 5 czy 10 razy mniejszy. Jeszcze raz zostawiam z następującym przekazem. Dużo eksperymentowania. My staramy się tego robić jak najwięcej. Chcielibyśmy mieć czarny pas we wszystkim, chociaż wiemy, że to jest niemożliwe, ale przynajmniej próbujemy. Jeżeli wpiszecie sobie coś takiego, co się nazywa Mobile Growth Stack w Google, absolutnie dostaniecie dziesiątki tysięcy odpowiedzi, jak różne firmy to stosują i w jaki sposób może Wam się przydać taki template, w cudzysłowie, dla Waszych produktów, Waszych biznesów, jeżeli chodzi o mobile. Dziękuję bardzo. Dzięki.